Witajcie, cześć, dzień dobry. Dzisiaj siedzimy w pojeździe, jak widzicie, po znaczku Hyundai model i20. Jeżeli natrafiliście na ten filmik, prawdopodobnie możecie mieć problem tego typu, który być może się pokrywa również w waszym pojeździe. Generalnie problem jest jaki? Problem jest taki, że jest bardzo ciężko wbić bieg wsteczny, bieg pierwszy. Reszta biegu wchodzi ciężko, ale wchodzi. Natomiast, żeby wystartować tym samochodem, czy spróbować cofnąć do tyłu, no to już troszkę graniczy z cudem, choć jest to możliwe. Natomiast wbicie biegu jest możliwe tylko w momencie, gdy całkowicie wciśniemy pedał sprzęgła. Całkowicie do samej podłogi. I bardzo charakterystycznym problemem jest to, znaczy dla problemu jest bardzo charakterystyczne to, że puszczenie dosłownie sprzęgła 5 mm od samej podłogi powoduje, że pojazd już zaczyna jechać. Dosłownie przy centymetrze już jest koniec tego sprzęgła, wysprzęglania. No i wiadomo, że jest to dosyć kłopotliwe, bo nie można w pełni płynnie tego biegu wbijać, czy puszczać sprzęgła. Także jest taka usterka. Co zostało sprawdzone? Sprawdziłem płyn, sprawdziłem pompkę hamulcową. Wygląda wszystko na w porządku, układ nie jest zapowietrzony. Z tego co wiem, bo sprawdzałem w bardzo niedługim czasie, bo był wyciągany silnik, sprzęgło jest dobre, docisk jest dobry, łożysko jest dociskowe dobre. I problem jaki jest charakterystyczny, to jest taki, jak sobie podglądniecie na pedale, pojawił się delikatny luz. Czy ten luz istniał od początku? Prawdopodobnie nie. Natomiast na aktualną chwilę jest delikatny luz na pedale sprzęgła, co świadczy o tym, że pompka hamulcowa być może nie jest w pełni wciskana, nie hamulcowa, przepraszam, tylko pompka sprzęgła, nie jest całkowicie wciskana, a jak wiecie 2 cm tam w przełożeniu może być dosłownie te 2-3 mm, bo wiadomo, że dźwignia jest długa, może powodować bardzo dużo. W każdym bądź razie biorę się za co? Biorę się za zdemontowanie pedału, ustalenie co tam się wydarzyło na dole. I będziemy oglądali dalej, będziemy kontynuowali. Być może znajdziemy usterkę. Dobra, do zobaczenia. No i tak, spotykamy się już po zdemontowaniu pedału. Pedał się trzyma na trzech śrubkach. W tym przypadku na kluczyk 12. Tak jak widzicie, tu jest pedał z dwoma switchami. No i udało się zlokalizować usterkę problemową. Tutaj, jak się przyglądniecie, jest bolec. Ten bolec jest wyłamany. Ktoś by powiedział, chłopie, ten bolec się rusza dosłownie 2 mm. No dobrze. Dlaczego się rusza? Dlatego, że tak jak się przyglądniemy tutaj. Gdzie to jest? O, tu. Są spawy tutaj. Tu są spawy, które puściły. I przez to się rusza ten bolec. A ruszający się bolec spowodował wytarcie takiego jarzemka. Zaraz wam go pokażę, jak mi się uda. Światełko poproszę. O, o właśnie tutaj, zobaczcie. Zrobił się luz ze względu na to, że otwór powinien być okrągły, a zrobił się elipsowaty. No właśnie, dlatego, że ten bolczyk ruszał się bardzo delikatnie i przez to zrobiło się jajo. A otwór powinien być, nie wiem, około 8 średnica, a mamy elipso i przez to niestety samochód miał luz. Więc co się biorę? Biorę się za próbę zdemontowania tego jarzemka, jeżeli się da. Jeżeli się nie da, będę musiał zakleić dziurę, nawiercić otwór właściwy, bez demontowania pompki, bo tam troszkę rozbierania by było. I oczywiście za zaspawanie bolca, bo co z tego, że naprawię, jeżeli usterka dalej zostaje, czy powód usterki zostanie nieusunięty. Dobra, biorę się za dalszą część i później się spotykamy. Do zobaczenia. I spotykamy się już po dokonaniu napraw.
co zostało naprawione. Tak jak widzicie, ten nowy został zamontowany tutaj, bolec stworzeń, spawany od tyłu, zamalowany. Został wykonany na wzór oryginału, bo jak się okazało, oryginalny pracował sobie pod kątem i z 10 mm zrobiła się średnica 9, więc ten milimetr tutaj, pominąwszy, że on sobie jeszcze pracował na boki, wycierał siłowniczek, ten, który jest tam od sprzęgła. Końcówka tam na górze, ta czarna, została zalana żywicą, ponownie nawiercona na średnicę 10, także biorę się za składanie. Tak jak widzicie, taka pierdoła zrobiła taką drastyczną robotę. No wiadomo, można by było i w serwisie kupić sobie oryginał, ale wszystko koszty, nie? Redukujemy koszty i cieszymy się dalej. Także biorę się za składanie i spotkamy się już przy próbie samej jazdy. Do zobaczenia. I sprzęgiełko mamy zmontowane, pedał mamy zamontowany. Kurczę, praktycznie rzecz biorąc, nie wiem, od czego zacząć. Od radości czy od tego, że sprzęgło działa? Ale myślę, że zacznę od pierwszej kolejności, że sprzęgło działa. I tak jak pokażę sobie tutaj, to był główny elemencik, który zawiódł i prawdopodobnie on zawodzi w każdym pojeździe, który ma problem tego typu. Jak widzicie, on został oberwany na zgrzewach, pracował sobie na prawo i na lewo. Oprócz tego, pracując, o tak, jak sobie na boki pracuje, wytarł sobie własną powierzchnię, jednocześnie pod kątem pracując. No, wytarł to ucho tak zwane, które jest tam wykonane, nie wiem, z teflonu, z kefaru, z jakiegoś materiału takiego czarnego, na pewno, który jako ślisk służy. W każdym bądź razie jestem bardzo zadowolony, dlatego że udało się mi ładnych kilkaset złotych zostawić w kieszeni, no i radość naprawdę jest wielka, jeżeli udało się coś zrobić i to naprawdę działa. Nie pokażę Wam w tym momencie jak, bo nie mam takiej całej możliwości, natomiast gdybyśmy się skupili na pedale, to nie ma już takiego efektu, że pedał naciskałem i pedał nie był aktywny od początku naciśnięcia. Była po prostu luka, o tak jak w tym momencie naciskam. W tym momencie tej luki nie ma. Ja, o widzicie, jak uderzam sobie w pedał. Pedał jest całkowicie w tym momencie usztywniony. I od samego początku już wiem, że sprzęgło powinno i działa w 100%. Ponieważ na aktualną chwilę sprzęgło w 100% działające działa tak, że puszczam około 2 cm od dołu, 3 może. Pojazd zaczyna jechać, a dopiero w połowie pedału, gdzieś w połowie, być może tak troszeczkę poniżej połowy, dopuszczenie do tego momentu powoduje w pełni dopiero wysprzęglenie sprzęgła. Czyli już wiem, że poprzedni właściciel się nie przyznał do tego, pewnie bał się, że nie będę chciał kupić pojazdu i o tym nie powiedział, albo po prostu myślał, że tak ma być. Więc od razu mówię, tak ma nie być. Jeżeli macie problem ze sprzęgłem, oglądacie ten filmik, spokojnie rozbierajcie tapicerkę na dole. Śmiało możecie się dostać do pedału sprzęgła. Pedał sprzęgła trzyma się na 3 śrubach. 2 nakrętki i 1 śruba. Na kluczyk wszystko jest oczywiście 12. Także potrzebujecie krótką przedłużkę, grzechotkę. Odkręcacie śrubę. Oczywiście 1, 2 nakrętki na dole. Wyciągacie sobie zawleczkę, żebyście mogli ucho zdemontować. Tak jak w przypadku tego Hyundai'a i20. Jak powiedziałem na początku filmu, są dwie wtyczki. Jedna wtyczka jest od pedału puszczonego, czyli od tej pozycji, która jest w pozycji takiej neutralnej. I druga, kurczę, wyłączyła mi się kamerka. Ktoś poruszał już taką kwestię, że po naprawie, znaczy po wymianie pompki, możemy to różnie nazywać, ktoś pojeździł bardzo krótko i ucho poleciało ponownie. Prawdopodobnie przez ten elemencik, którego ktoś nie dopatrzył, że on jest po prostu oberwany, a on się trzyma dosłownie na tylko dwóch małych zgrzewikach. Także jak film mi się komuś przydał, podobał, liczę na łapeczkę w górę. Zapraszam do komentarzy, podzielcie się własnymi opiniami, spostrzeżeniami, czy udało się Wam również namierzyć usterkę, naprawić szerokości jeszcze raz i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!